Cześć wszystkim, dziękuję serdecznie za możliwość wystąpienia. Dobra, zacznijmy od tego, o co mniej więcej będzie chodziło. No więc, regularnie słyszymy nagłówki ostrzegawcze, jakieś panikę moralną, prawda? Czy to fake newsy spowodowały Brexit? Czy to fake newsy sprawiają, że populiści dochodzą do władzy? Czy to przez fake newsy ludzie się nie szczepią? Czy przez fake newsy mamy kryzys wiary w naukę, prawda? Ale to są pytania empiryczne, tym niech się zajmują empirycy. Mnie interesuje krok wcześniej, prawda? Mnie interesuje, co w ogóle jest złego w tych fake newsach i gdzie w ogóle mamy problem z tym tak naprawdę. Czemu w ogóle postrzegamy to jako problem i jak możemy na to patrzeć z perspektywy etyki deontologicznej. Więc plan będzie mniej więcej taki. Najpierw w ogóle porozmawiam sobie, chciałem chwilę powiedzieć w ogóle, czym jest ten fake news, bo o tym też jest dość duża dyskusja w literaturze i no, konsensusu brak. Potem ogólnie zidentyfikuję, gdzie konkretnie jest ten problem. Potem tylko odpowiem, gdzie ja bym szukał tej kwestii odpowiedzialności i gdzie konkretnie mamy ten problem z zidentyfikowaniem. Przedstawię krótkie podejście, jakie dotychczas pomysły zidentyfikowałem w dostępnej literaturze. Nie ma ich zbyt wiele, bo nie wiem, to jest temat chyba, który mało kogo interesował poza mną. No i zaproponuję moje rozwiązanie, nad którym się zastanawiam od jakiegoś czasu, kiedy sobie myślę, dlaczego w ogóle mnie ten problem interesuje i gdzie ja identyfikuję tutaj kwestie możliwości przypisania odpowiedzialności i winy. Dobra, czym jest fake news? Definicje są najszersze, najprzeróżniejsze. Ta jest taka, nad którą się natknąłem, która w miarę mnie satysfakcjonuje, kiedy chcę to wytłumaczyć. Jest to jakiś rodzaj dezinformacji internetowej, rozpowszechnianej z jakimś konkretną intencją uzyskania zysku, czy to pieniężnego poprzez kliknięcia, czy zysku ideologicznego przez przepchnięcie pewnej agendy w internecie, przez przekonanie ludzi do pewnego sposobu myślenia. I fake news z założenia jest celowo zaprojektowany, żeby potem ludzie już się w niego łapali i go udostępniali dalej. Można to fajnie przedstawić graficznie w ten sposób, że fake news łączy ze sobą dwie rzeczy, czyli jakąś intencję krzywdy, tak to nazywając bardzo nieoficjalnie, intencja krzywdy, czyli po prostu jakiegoś zysku z tego, że ktoś w to uwierzy i zostanie wprowadzony w błąd, połączone właśnie z samym aspektem bycia błędnym, wprowadzającym w błąd. Jak to się łączy, no to wychodzi tak zwana dezinformacja. I w ramach tej dezinformacji już powstają konkretne, pojedyncze fake newsy, które teraz sobie będziemy właśnie rozkminiać, że z nimi może być coś nie tak. No tylko natykamy się na problem tego, że kwestia tego, co to znaczy być błędnym, co to znaczy być wprowadzającym w błąd, co znaczy być fejkiem, co znaczy być celowo zaprojektowanym, żeby przypominać gatunek dziennikarski. Wszystko to jest bardzo ocenne. I wszystko to jest bardzo zależne od osoby. Dlatego w literaturze już teraz pojawiło się dość dużo zarzutów, przede wszystkim zapoczątkowanych przez Habgutkiewicza, o tym, że ten termin ma strasznie dużo problemów. Po pierwsze przez to, że jest trochę bezsensowny, bo ludzie nie zgadzają się co do jego definicji. Jest trochę niepotrzebny, bo mamy już bardzo dużo innych pojęć, które pozwalają nam mówić o tak zwanych dysfunkcjach epistemicznych. Powiedzmy, nie wiem, propaganda, bias, bycie stronniczym, bycie kupionymi mediami, bycie kłamiącymi mediami, bycie sfabrykowaną treścią. W sensie tych pojęć jest strasznie dużo, a fake news nie dość, że w zasadzie jest w stanie oddać to, co już inne pojęcia wcześniej były w stanie oddać, to tylko nam sprawę utrudnia przez to, że ludzie się nie zgadzają co do definicji. Dlaczego się nie zgadzają co do definicji? Przez to, że fake news tak naprawdę jest też potencjalnie szkodliwy. W literaturze najczęściej przywołanym argumentem jest tutaj prezydentura Donalda Trumpa, który tego pojęcia używał po prostu, żeby wskazywać na media, które są mu nieprzychylne. I przez to pojęcie fake newsa, które miało podobno ratować dyskurs medialny przed sfałszowanymi treściami, które wprowadzają ludzi w błąd, stał się tak naprawdę taką obelgą służącą do obrażania mediów, które jakiemuś politykowi nie pasują. I to doprowadza do takiego rozwodnienia tego pojęcia i tak naprawdę już przestajemy i właśnie w literaturze trwa debata o tym, czy w ogóle potrzebujemy tego pojęcia. Mi się wydaje, że możemy potrzebować, ale jest to troszeczkę poza względem tego, jest trochę poza względem tej prezentacji. Mi się wydaje, że to, na czym się skupił, to że po prostu
trzymając się argumentu drugiego, czyli że istnieją też inne pojęcia na to samo zjawisko, zidentyfikujemy po prostu, że faktycznie istnieje zjawisko treści, które są tworzone celowo, żeby wprowadzać w błąd, i to, jak już sobie będziemy je nazywać, to już jest absolutnie dowolne. Raczej mi chodzi po prostu o problem tego, że takie treści powstają, są rozpowszechniane w sieci i generalnie dużo ludzi będzie się prawdopodobnie zgadzało, że jest to problem, że takie treści powstają i mylą ludzi. Więc nawet jeśli nie używamy tego pojęcia fake newsa, ale jest ono tutaj po prostu wygodną łatką, to zidentyfikowaliśmy jakiś tutaj problem do rozwiązania. Co też właśnie już nawet uzupełniając, fake news już ogólnie jest terminem, który nadajemy jakiejś treści przypominającej dziennikarską, jakiemuś artykułowi, kiedy już zidentyfikujemy, że jest z jakiegoś powodu problematyczny. Więc tak naprawdę słowa fake news używają ludzie, którzy już wiedzą, że coś jest z daną treścią nie tak i albo celowo ją rozpowszechniają, albo celowo jej nie rozpowszechniają, bo wiedzą, że jest problematyczna. No więc tak naprawdę, kiedy myślimy sobie o tym, że fake news byłby czymś nagannym moralnie, to problem tego, że istnieją ludzie, którzy tworzą te treści, jest autentycznie najmniej istotny. Po prostu raczej się zgodzimy, że ktoś celowo tworzy fałszywe treści wprowadzające w błąd, no to raczej już po prostu go potępimy. Jeśli ktoś już coś zidentyfikuje jako fake news, albo my coś zidentyfikujemy jako fake news i twórca tego fake newsa, to raczej już się zgodzimy, no okej, dobra, tutaj coś jest nie tak. Mnie interesuje konkretnie inny problem, czyli ludzie, którzy złapali się na fake newsa i jeszcze go tak nie nazwali. Prawda? Co z ludźmi, którzy, no tutaj bardzo obrazowo, co z ludźmi, którzy widzą fake newsa, to co nazwalibyśmy fake newsem, i ludzie to klikają, udostępniają, wierzą w to, nie wiedząc, że to jest fałszywe, nie wierząc, że to jest błędne. Więc czy możemy zidentyfikować próbę, czy możemy zidentyfikować jakąś winę w rozpowszechnianiu dalej wiadomości, która była błędna i ludzie w nią uwierzyli i zaczęli ją podawać dalej? No, bo tutaj zaczyna się pojawiać cały problem tego, czy ignorancja zwalnia z odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. W literaturze co do samego konsumowania treści pojawiły się dwa podejścia, czyli podejście strukturalne i podejście edukacyjne. Strukturalne zakłada, że cały nasz mechanizm komunikacji zapośredniczony przez technologię, zwłaszcza przez media społecznościowe, przez to, jak teraz wygląda komunikacja, jest masowa, szybka i w ogóle. Podejście strukturalne mówi, że w takim razie tutaj nie ma winy tych ludzi, ponieważ po prostu to tak działa nasza komunikacja, tak działają media społecznościowe, algorytmy. Tutaj, prawda, można szukać jak najwięcej warunków zwalniających z tej odpowiedzialności. A podejście edukacyjne zakłada, że to jest wina ludzi, którzy konsumują takie treści. I można podejść do nich edukacyjnie, można nakłaniać ludzi, żeby nie wierzyli w te treści i w jakiś sposób na przykład je sprawdzali albo uważali na to, że skoro w sieci jest tak dużo treści wprowadzających w błąd, to muszą na nie uważać. No ale to jest cały czas w obrębie po prostu wierzenia, a my, jak już wcześniej zidentyfikowałem, chodzi bardziej o udostępnianie, czyli czy może jakoś winić ludzi za udostępnianie, że czy możemy obwinić kogoś za to, że uwierzył w jakąś treść, uznał ją za prawdziwą i ją udostępnił? No i w tej kwestii pojawiły się dwa rozwiązania, które próbowały się odwoływać do imperatywu kategorycznego. Przynajmniej takie dwa rozwiązania zidentyfikowałem, a szukałem. I były to dwa podejścia z 2022. Jeden to był autor Celik, który próbował wykorzystać imperatyw, argumentując za przynajmniej częściowym sankcjonowaniem udostępniania fake newsów na gruncie prawa. A drudzy to byli autorzy Hagio i Bartos, Bartos, nie jestem pewien, jak się tą literkę czyta, którzy starali się wykorzystać imperatyw, żeby stworzyć nowe reguły, najprościej mówiąc, netykiety, czyli tego, w jaki sposób powinniśmy wchodzić ze sobą w interakcję w sieci. Tutaj znowu odwołując się właśnie do imperatywu. Oba te podejścia mają pewien swój jakąś korzyść płynącą. Ja raczej chciałem je przywołać, żeby zauważyć, że w obu z nich pojawia się fajna intuicja. Jak tę intuicję połączymy i chwilkę nad tym się zastanowimy, to wyjdzie coś moim zdaniem ciekawego. No więc
patrząc na Celika, jak mówi, Celik totalnie odwołując się, totalnie patrząc na prawo, on uważa, że wszystkie jakby kłamstwa będą karygodne, ale mogą być ścigane tylko wtedy, kiedy naruszą jakieś zewnętrzne dobro prawne. I tak samo on uważa, że to, no tak, a na przykład tym dobrem prawnym będzie na przykład podżeganie do przemocy poprzez wprowadzenie w błąd albo udzielanie błędnych decyzji medycznych. Jego argumentacja była mniej więcej taka, że no nie zawsze da się stwierdzić, co jest prawdziwe. No jesteśmy na Instytucie Filozofii, no to jest bardzo spójny termin, co to jest prawda, zwłaszcza jeśli często na przykład też wiedza, właśnie na przykład on jak mówi w tej kwestii badań medycznych, to tutaj się na przykład wiedza też może zmieniać na bieżąco. Więc nie da się tak całkowicie sankcjonować po prostu mówienia nieprawdy i w każdej sytuacji. Ale znów natykają się na ten problem, że ludzie, którzy uwierzyli w fake newsa, swoim zdaniem mówią prawdę. Tam nie ma jakby, nie mają szkodliwych intencji. Ludzie, którzy uwierzyli w fake newsa, podają go dalej, jakby mają intencje podzielenia się czymś, co uważają za prawdziwe. No więc jakby to nam trochę nie rozwiązuje tego problemu komunikacji. Drudzy autorzy próbowali przeformułować imperatyw, opierając się o filozofię Hansa Jonasa. Hans Jonas był, na ile rozumiem, interpretatorem Kanta z drugiej połowy XX wieku. I Jonas wyszedł z założenia, że w dobie szybko rozwijającej się technologii, która zmienia sposób, w jaki ludzie wchodzą ze sobą w interakcję, musimy przeformułować imperatyw tak, aby skupić się bardziej na dobru nie tylko interakcji człowiek-człowiek, ale też dobru ogólnie ludzkości rozumianej przez tam duże C, czy człowieczeństwa. I u nich taka była intencja właśnie, że człowiek tak mocno zmienia naturę, człowiek tak mocno zmienia świat poprzez rozwój technologiczny i ogólnie tak bardzo zmieniają się nasze reguły działania, że musimy trochę przeformułować ten imperatyw właśnie w coś takiego, aby się do tego dostosować. Jest to częściowo też rozwiązanie, ale dalej moim zdaniem nie wyjaśnia tego, gdzie jest ten problem z problemem tego, że ktoś w coś uwierzył, udostępnił i czy jest tutaj problem. No i tutaj podsumowując właśnie, co oni powiedzieli. No i tutaj wracam sobie oczywiście do z tego, z czego słynie filozof Skrzypca, czyli z bardzo absolutystycznego podejścia do kłamstwa. Moja intuicja jest taka, że właśnie pojęcie prawdy, fałszu jest bardzo takie, wiadomo, zero-jedynkowe i nie jesteśmy w stanie i właśnie natykamy się wielokrotnie na ten właśnie problem, że ktoś w coś uwierzył, uznaje to za prawdziwe, więc nie możemy kogoś winić za to, że uznał coś za prawdziwe. Ja, inspirując się tymi dwoma autorami i też tym problemem, chciałem zaproponować rozwiązanie, w którym odchodzimy trochę przy tej komunikacji internetowej i przy tym problemie od pojęć w ogóle prawdziwości, odwoływania się do prawdziwości. Tylko jeśli chcemy rozwiązać problem jakiejś odpowiedzialności za fake newsy, to możemy wymagać od ludzi nie podawania dalej prawdziwych informacji, bo tutaj właśnie znów ludzie udostępniają prawdziwe informacje, bo tak faktycznie uważają, nawet jeśli są błędne lub fałszywe. Możemy wymagać od ludzi podawania dalej adekwatnych informacji i przez pojęcie adekwatnej informacji rozumiałbym tutaj informacje jak najdokładniej odpowiadające dostępnej wiedzy w danym temacie. I to nam rozwiązuje kwestię tego, że wiedza się zmienia. Tutaj oczywiście filozofowie nauki by sobie naużywali. I tak samo pojęcie adekwatnej informacji świetnie działa, świetnie nam pomaga wyjść z problemu tego, że można podawać też opinie, bo opinie na przykład też mogą być adekwatne, czyli najbardziej odpowiadające temu, co faktycznie jakaś osoba sądzi, nawet jeśli to nie jest możliwe do oceniania na gruncie prawdy, fałszu.
Tak, więc mi się wydaje, że jeśli byśmy byli w stanie stworzyć jakiś imperatyw, który byłby w stanie wymagać od ludzi uważania na fake newsy, to szedłby on nie w ogóle w kategorię prawdziwości lub fałszu, tylko bardziej w kwestię jakichś adekwatnych informacji przez rozumienie tego jako odpowiednie dostosowywanie stopnia przekonania co do informacji, które są nam dostępne i upewnianie się, że na pewno informacje, z których korzystamy i przedstawiamy innym, są najlepszymi dostępnymi informacjami w danym zakresie i tak samo tego możemy oczekiwać od innych. Mam nadzieję, że w miarę sensownie to wytłumaczyłem. Tutaj jest literatura cytowania. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie.